dobry, ja jestem w drodze znowu i znowu mnie naszło. Najście spowodowane zostało właściwie wydarzeniami ostatnich dni, tygodni, czyli różnego rodzaju powrotami do czynnego używania substancji, czyli z mojej pracy, z mojej działki, którą bardzo lubię. No, wydarza się sytuacja kryzysowa. Sytuacja, bo do niej uczymy się przygotowywać, tak? Jakby ułóż plan na to, co będziesz robił w sytuacji trudnej. Jak się zachowasz, kiedy pojawi się sytuacja trudna? No i uczę się. Ale przecież ja do tej pory całkiem nieźle radziłem sobie w sytuacjach trudnych i w sytuacjach kryzysowych. No, ostatecznie mogłem się napić. Ale jest to jednak sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych. Ale sytuacje kryzysowe nie biorą się z kosmosu, nie biorą się znikąd. Te sytuacje kryzysowe wynikają z tego, jak ja działam, jak ja realizuję swój plan zdrowienia, program zdrowienia, kiedy jest zwyczajnie. Czy ja wtedy cokolwiek robię? Albo, a jeżeli robię, to co robię? Jakiej jakości są te moje wysiłki? Bo to wszystko właściwie wynika z tego, że ja nigdy nie miałem planu na to, co ja zrobię, kiedy ja będę szczęśliwy. Jak ja się zachowam wtedy? Co ja zrobię z tym moim szczęściem osiągniętym? Czyli już nie muszę gasić pożaru, bo wszystko już ugaszone. Nie muszę już budować, bo już zbudowałem. Jakiś rodzaj zaufania, już pierwsze relacje całkiem niezłe. No i przychodzi ten czas pogody, przychodzi ten czas szczęścia. I co ja wtedy z tym robię? No nie wiem, bo ja nie mam pomysłu na to, ja nie mam planu. I myślę, że to właśnie o to chodzi, żebyśmy przygotowali sobie plan na to, co ja zrobię, kiedy ja już będę szczęśliwy. Czy utrzymam tę prędkość, czy utrzymam tę dynamikę zmiany, samorozwoju, wglądu w siebie. Jeżeli tak, okej, okay, będzie wszystko dobrze. I kiedy przyjdzie kryzys, to on będzie miał zupełnie inny rodzaj. Ten kryzys nie musi wiązać się wtedy z zapiciem, czy ze złamaniem innego rodzaju abstynencji, czy dobrostanu, który osiągnąłem, bo przecież w grę wchodzą także wszystkie te zaburzenia emocjonalne, zachowaniowe, a nie tylko używanie substancji psychoaktywnych. Więc uważam, że nie musi się to kończyć zniszczeniem, ruiną tego dobrostanu, tylko muszę mieć plan, no muszę mieć plan na szczęście. No i tego Państwu życzę, żebyście mieli plan na szczęście. Zróbmy plan na szczęście i realizujmy ten plan na szczęście, a wtedy, kiedy przyjdzie kryzys, będzie nam dużo, dużo łatwiej. Pozdrawiam z drogi. Bye, bye.